Dobra, to musimy się wam do czegoś przyznać, bo... Nie mów tego, nie mów tego. Tak naprawdę, prawda jest taka, że wiatr mi tu w oczy, że jakby coś poszło nie tak, to byśmy dzisiaj do was mówili o liczeniu kalorii, o tym, jak to jest bardzo ważne i byśmy krzyczeli, ruch jest lekiem, bo... Słuchajcie, prosta sprawa. Generalnie jak stwierdziliśmy, że takie czasy, że wypadałoby wykorzystać YouTube do tego, żeby edukować ludzi, żeby im pomagać, mieliśmy prosty plan na kanał na YouTubie i właściwie przekaz był jasny. No masz się bardziej ruszać, czyli ruch jest lekiem i masz, prawdopodobnie dołączylibyśmy do tego, na pewno. Mniej jeść, liczyć kalorie. I no, teraz... no bo tak, na takim byliśmy etapie, no, jeżeli nas znacie, to wiecie, jeżeli nie, no to w pewnym momencie my żeśmy, no trzeba śmiało powiedzieć, obudzili się z tego letargu. Niewiedzy albo wiedzy nieaktualnej i rzeczywiście to, co wtedy promowaliśmy, czyli ruch jest lekiem, wpisywał się w ten tak zwany system, bo w nim byliśmy, ale potem dużo się wydarzyło rzeczywiście i teraz jest... Tak, przede wszystkim nasze zmiany, prawda? Tak. Bo ja gdyby nie osobista zmiana z chęci samego siebie uzdrowienia, zmiany życiu, gdzie przepracowany, przedyżurowany, 20 kilo za dużo, fajeczki palone, słodycze jedzone, cukier słodzony, no gdyby nagle się nie zatrzymać i nie powiedzieć sobie, dobra, z boku to wygląda może jak sukces, doszedł do tego jeszcze zbyt drogi, niepotrzebny samochód, ale coś w środku mówiło, że nie do końca to jest sukces, mimo tego, że ludzie mówią, że to jest sukces. I to we mnie, w tobie też, pod trochę moją, może trochę inspiracją, spowodowało, że zaczęliśmy szukać chyba bardziej siebie i znaleźliśmy prawdę medyczną. No tak, bo wtedy to było takie, jakby wszyscy tak robili, byliśmy na etapie nie za bardzo zastanawiania się, kalkulowania, bo po prostu przyjmowaliśmy prawdę oczywistą za prawdę oczywistą, a kiedy zaczęliśmy wątpić, zaczęliśmy sami na własną rękę przeszukiwać internet, słuchać autorytetów, jakby wyłonił się z tego wszystkiego obraz prawdy, prawdziwej, najprawdziwszej, jeżeli chodzi o zdrowie metaboliczne i odchudzanie, to, że nie tędy droga. Ruch tak, no przecież spacerujemy sobie teraz i on jest bardzo ważny, ale ruch na zasadzie spaceru, przy którym możesz pogadać z rodziną, wziąć tego psa, który na mnie warczy na spacer. Twój wściekły pies, no mój tak. Mój wściekły pies, ale tak naprawdę tutaj nie chodzi o ruch. Ruchem, czyli tym, co się zaleca teraz tak namiętnie, masz ruszać się przynajmniej 5 razy w tygodniu po 30 minut tak intensywnie, spalać te kalorie, to jest jasne, trzeba powiedzieć sobie jasno. Tak zdrowia nie odzyskasz, w ten sposób zdrowym nie będziesz, jeżeli nie zmienisz stylu jedzenia, jeżeli nie zmienisz stylu życia na styl niskowęglowodanowy, niskokortyzolowy i żeby po prostu tak pięknie żyć. No. Nie bylibyśmy tak wiarygodni, a jesteśmy, bez względu na to, co ty tam sobie myślisz, a myślisz na pewno, że jesteśmy, dlatego, że każdą zmianę, każdą rzecz, o której mówimy tutaj, przerobiliśmy najpierw na sobie. Pamiętam ten etap ograniczania węglowodanów w moim życiu, pamiętam ten etap wchodzenia w styl keto w moim życiu, obserwacje, jakie dokonywałem, stabilizacja nastroju, lepszy sen, zmniejszona potliwość, wycofanie się różnego rodzaju objawów, niesamowita wydolność fizyczna, spontaniczna ochota do spacerów, bezproblemowe wstawanie na fenomen poranka o 5:30, morsowanie. To wszystko spowodowało, że w którymś momencie mój organizm wręcz sam domagał się rzucenia nałogu tytoniowego i gdzieś jako wisienka na torcie, pamiętasz ten dzień, gdzie rzucałem po przygotowaniu się też merytorycznym, bez problemu, dzisiaj jestem szczęśliwym, niskowęglowodanowym w stylu keto bez palenia. Z insuliną 3,8 człowiekiem, tak? Z insuliną 3,0, Mateusz, to chyba pomyliłeś mnie z tobą. I można pięknie żyć. No i właśnie, wracając, bo jeszcze powiedzmy, przecież dalej mówmy, no i potem zaczęliśmy rzeczywiście przekładać tą wiedzę, którą przyznaj, jakby rzadko zdarza się taki dzień, żebyśmy albo nie słuchali podcastu, albo nie czytali jakiegoś badania naukowego, żebyśmy nie byli na bieżąco ze stylem niskowęglowodanowym, ze zdrowiem metabolicznym jako takim. I potem postanowiliśmy, że przełożymy tą wiedzę właśnie w kanał,
który teraz oglądacie, po to, żeby innym żyło się lepiej, bo przecież do grobu tej wiedzy nie zabierzemy. Poza tym okazało się też, no bo przecież przyznaj, jak my jako lekarze stwierdziliśmy, że otwieramy kanał YouTube, to nie jeden się w głowę pukał. Tam, dokładnie, zazdrościk. I mówił, no zaraz, ale przecież tak, lekarze, przecież kasę zarabiacie, tak. Wszystko jest na miejscu, furami jeździcie, no jak Orson na gaz, więc po co wam w ogóle szukać, po co wam robić takie rzeczy? I teraz to jest niesamowite, że my, dopóki nie zaczęliśmy tego robić, nie wiedzielibyśmy, że sprawia nam to przyjemność i że jesteśmy, sorry, nieskromnie powiem, ale dobrymi mówcami, że lubimy stać na scenie, bo przecież prowadzimy warsztaty w całej Polsce o zdrowiu metabolicznym, o odchudzaniu. Tak. Czujemy się tam naprawdę zdecydowanie lepiej niż w gabinecie systemowym, bo w gabinecie systemowym to jest wręcz taka praca w fabryce i paradoksalnie, uwierzcie nam, większej ilości osób wam pomagamy, mówiąc do tego telefonu chińskiej produkcji, tak jest, niż niestety w gabinecie lekarskim, który właściwie przerobił się jakiś czas temu na fabrykę i przepisywanie tabletku. Co by nie mówić, to wszystko, co mówimy, wzięło się z potrzeby własnego, poprawy własnego zdrowia, ale też z głębokiej potrzeby edukacji, no bo ja bym sobie nie mógł tak po prostu wybaczyć, gdybym to, co ja teraz wiem, i wiem coraz więcej każdego dnia, nie mógł przekazywać dalej innym, no jak widzicie, całkowicie za darmo i w ten sposób mieć wpływ, tak jak ty mówisz, na zdrowie metaboliczne tysięcy osób. No, nie popuścimy, jesteśmy zdeterminowani, żeby to robić, korzystajcie z tej wiedzy, dawajcie znać w komentarzach, jak wam idzie. Trzymajcie się, zapomniałem. Kciuk, walnijcie. Walnijcie w kciuka, zasubskrybujcie kanał. Słuchajcie, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. Może komuś zmieni naprawdę życie. Trzymajcie się.